Witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentuję taki odtwarzacz DVD, ponieważ poprzedni uległ uszkodzeniu, więc kupiłem sobie nowy. A mam dużo takich nagrań bardzo osobistych na płytach DVD, więc mi jest bardzo potrzebne to urządzenie. Dwa razy w miesiącu oglądam sobie taki pamiętnik, bo codziennie sobie coś nagrywam z okna, widoczek. Nie każdy jest zachwycony, bo to dzieciaki się bawią przed blokiem na siłowni, tak muszę uważać, jak oni są, to nie nagrywam wtedy. No i archiwizuję to na razie jeszcze na płytach, znaczy nie, teraz już na dysku twardym archiwizuję, ale kopie zapasowe jeszcze idą na płyty DVD. Chociaż teraz nie, teraz już idzie na pendrive'a. Ale niedawno jeszcze na płytach DVD nagrywałem. Ale zostało dużo płyt, także nie wiem, czy uda się skopiować zawartość na dysk, bo tam były już pewne uszkodzenia. Skopujemy sobie pilota. Najpierw pilocik wygląda w ten sposób. Trzeba do niego włożyć baterię, bo nie ma. Zasilamy dwoma paluszkami. AA. Powinny być w komplecie, są w komplecie. Takie właśnie mam bardzo dużo właśnie tych płyt właśnie w związku z tym i potrzebuję sprawnego odtwarzacza DVD. Niestety one są też już porysowane i nie każdy odtwarzacz łapie. Kupię troszkę droższy, żeby mieć pewność, że kabel zasilający jest w komplecie, instrukcja. Dobra, też uspokojemy woreczka. Tak on wygląda. Zgrabne urządzenie. Jeszcze pokażę, co on ma tutaj za wyjście. Nie ma tego wyjścia już, jak było dawniej, ale przez czyncze ma. Natomiast nie ma euro. Natomiast ma HDMI i te wyjścia. Nie, koaksjalny, jak się nazywałem, czyncze. Przez czyncze ma. Tylko dwa złącza ma praktycznie. Teraz podłączymy tutaj kabelek. Tutaj jest. Kabelek HDMI. Podłączymy sobie kabelek HDMI. Dobra, podłączymy zasilanie. Pilocik jest. Dobra, pilocik jest teraz. Co? Telewizor. Przypomnę się. Tutaj mam na panelu tak. Włączenie zasilania. Play. Otwieranie kieszeni. Stop. I tu jeszcze mamy USB. Może z USB coś na odtwarzać. Muzykę, czy tam jakieś filmy, co teraz włączamy. Nie widzę za bardzo, dobra. Się włączyło, czy nie? Otworzenie. To działa w ogóle. Dobra, działa ładnie. Środka się otwiera, zamyka. Tylko nie widzę, czy to działa. Telewizora nie widzę wyboru. Włączony jest zasilanie, włączony. Zgodnie z telewizorem. Włączy się czy co? Jakie czerwonego diodki włączy. Co się z telewizorem dzieje? O, wtyczka tu wyskoczyła z telewizora. Jeszcze nie było takiego czegoś. O, jest teraz podane. No, jeszcze coś takiego by się nie zdarzyło. Bo tutaj kabel do telewizora jest przez wtyczkę. Dobra, i też włączamy to. Trzeba chyba wybrać źródeł chyba. Dobra. Otwieramy. Trzeba brudny ekran, żeby przeczyścić. Nie bardzo.
jakąś płytę przykładową. No, takie właśnie płytki sobie odtwarzam. Teraz tak próbuję to włączyć. Nie wiem, czy... Teraz pytanie. Powinno świecić jakieś światełko, nie widzę nic. Czy trzeba gdzie wybrać źródło w telewizorze? Nie kupuję z HDMI 1 czy HDMI 2. A nie ma nic tutaj. Zobaczymy. Odpalić jest, jest już. Jest ekran startowy. Tutaj. Wysuwamy. Zobaczymy. Wchodzi. To są takie bardzo osobiste nagrania, także to... Dobra. A to jest z kasety wideo, także jakoś jest taka... To są takie, tak właśnie, takie nagrania właśnie robiłem sobie. Wylało cały chodnik. Wydaje, stadion odśnieżać. Jakaś odwilż była, to 2005 rok, 14 marca. Zobaczymy, jak chodzi to. Rozdziały. A to wyświetlacz w ogóle nie widać, żeby... Pokazuje mi, a może na ekranie coś wyświetli. A to są takie... 15 miało być PGR, czyli publicznie głośne rozrywki. Tutaj nagrywałem Andrzeja Zalewskiego z Ekoradia, jak jeszcze żył, w 2011 roku zmarł. Ładnie opowiadał o pogodzie, nie tylko o pogodzie. Mam dużo tych audycji nagranych i przy okazji miał się taki widoczek z okna. W 2005 roku bardzo długo śnieg się utrzymywał, bo aż do... A nie, to w 2006. To jakiś... Widzę, że działa. Odśnieżanie pelikana. Też takie rzeczy. A tu kolega Konrad w Stanach teraz jest. Może się kanalizacja załamała. Jezu, ktoś tam naprawiał rolce Sikorskiego w Łowiczu. Tak wygląda jak mój wideo pamiętnik. A tu listonosza nagrywałem, bo to takie czasy, kiedy się przez listonosza kasę dostawało. Tu mam już odwilż. U góry jest numer rozdziału. Gospodarze, tak różnych ludzi tam podglądałem, różne życie. Tak. Dzisiaj starał się bardzo ludzi nie nagrywać. Mamy odwierz. Ja widzę, że wszystko ładnie działa. To są oczywiście kaseta wideo. Te zakłócenia są z kasety wideo. Ktoś chciałby jakieś inne rzeczy tutaj tworzyć. A jest. Jest czas, widać ładnie czas. 18 rozdziałów z 25, płyta 1 z 1, 18 z 25. Czas jest pokazany, tutaj są różne parametry. Aha, są tak ustawienia tutaj. Dobra. To się nie bawi, akurat mi niepotrzebne. Tylko teraz zobaczę w drugą stronę, czy przewija. Z tym miałem nieraz problem, w poprzednim odtwarzaczu problemy. Cofanie też. O! Trzeba dwa razy nacisnąć. Któryś? Trzeba dwa razy nacisnąć, żeby się cofnąć. Rozdział w tył. Tak samo było w poprzednim odtwarzaczu. Czyli do przodu wystarczy raz nacisnąć, a do tyłu trzeba dwa razy nacisnąć. To są bardzo osobiste nagrania, więc nie chcę ich bardzo pokazywać tutaj. Nie do publikacji w zasadzie, bo to są ludzie pokazani różni tam. RODO się kłania tutaj. Trochę taki monitoring osiedlowy mój. O, a, bo jest jedynka, dobra. Jedynka jeszcze tutaj. A można to przyspieszyć? Pozdrawiam Konrada z Stanów.
15 miała być PGR, czyli publicznie głośno rozrywkową wtedy Wiktorię. No to się nie mogłeś przyspieszyć tutaj za bardzo. A tutaj będzie. Ale to może przyspieszyć. To jest przyspieszanie. 2. Razy 2, razy 3, razy. Do 3 razy może przyspieszyć. Specjalnie stop. Może to jest może tu ustawić język, to muszę to sprawdzić. Klimatest. Nie ma nic. Być może to może też telewizorami Sony sterować. Dobra, włączymy, wyjmujemy płytę. Dobra, piesku, oddaj płytę. Ja tak żartuję sobie z DVD. No, jak to mówię, takie urządzonko jest. Ono wygląda. Z góry pokażę jeszcze. Zapnijmy szufladę. No, pilot wygodny w użyciu, trochę większy jest niż tym. Tam w starym był taki malutki pilocik. Wyłączymy go. Zobaczymy, jak się włączy jeszcze raz. Brak sygnału. No, włączył się. Ale nie ma płyt. Enter, enter. Aha, a to możesz ustawić ten. Czy jest polski, czy nie ma? Ruski jest, portugalski. Polski rynek, sprzęt, ale nie ma. English musi być, inaczej nie będzie. To jest, a wielkość ekranu 4.3, pan scan 16.9. Aha, dobra. Jest tu return. Return. Dobra, tutaj. Saran, dobra, to możemy to wyłączyć. Dobra, włączamy sobie. Na razie tak wygląda sprzęt. Zgrabny odtwarzacz.